początku nagrywanie szło nam dosyć ciężko. Trochę baliśmy się kamery, ale uciekliśmy do pięknego lasu z drzewami i dudkami. Szkoła to nie tylko budynek, wspaniałe miejsce, ale również ludzie, którzy ją tworzą. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przez te 5 lat nauki... To jest moja kwestia, mordo. Nie? Tak. Nie? Tak, tak jest w scenariuszu. No nieprawda. Masz z tym problem? Ja mam z tym problem. Weź, wyjdź. A wymyślę. Cześć, jestem Paweł, z pasji informatyk, programista, ale również strażak, ratownik. Bardzo interesuję się pierwszą pomocą, dlatego staram się jak najwięcej ludzi z niej szkolić. Jestem również pasjonatem historii, dlatego znajdujemy się właśnie w tym miejscu, najstarszym żelaznym wiszącym moście w Europie, zbudowanym w 1827 roku. Moim największym osiągnięciem jest szkolenie Maciusia do olimpiady w pływaniu. No instruktor, no. Jestem bardzo dumny z jego osiągnięć. Mam nadzieję, że wejdzie jak najdalej. Paweł! Ej, Paweł! Co? Bo twój Maciuś tam jest! Maciuś, kurde, czekaj! No, halo? A odnośnie tych mistrzów świata? No, jakby to powiedzieć, przypadł nam zawodnik. Siema, jest Denis. Od zawsze miałem manię rozwijania swoich pasji, takich jak fizyka, motoryzacja, militaria czy polityka. A że nie umieliśmy znaleźć innego miejsca, no to nagrywamy w tej rozwalinie. Denis, no ale jest? Budżet nie starczył do nic innego. Ja mam książkę budżetową, co ty gadasz? Co? No i się zgadza. Cześć, jestem Dawid. Moją pasją jest gotowanie i rowery, co za chwilę wam pokażę. Wiem, że na pewno bardzo się ze mną stęskniliście. To jest Magda, to jest jej centrum dowodzenia wszechświatem, a ja chciałbym zadać jej kilka pytań, jeżeli ma czas, prawda? Nie mam czasu, ale pytaj. Tak nas uwielbia. Tak. A opowiesz nam coś o tej sali? Aż proszę bardzo, to ci 5 zł będzie kosztować, ale niech ci będzie. Słuchajcie, witam serdecznie, Magda Rosik z tej strony. Ja jestem nauczycielką Pawła, Denisa, Dawida. Nie tylko zresztą całej ekipy tutaj w Zespole Szkół Wozimku, wszystkich informatyków. Jestem informatykiem z zamiłowania, z ukochanego mojego uwielbienia, więc i w szkole, i w życiu prywatnym z informatyką mam mega dużo do czynienia. No na dzień dzisiejszy kunkielnówki, szafy serwerowe, szafy rakowe skręcamy po to, żeby one, Paweł zasłania, po to, żeby one sobie wisiały tam o na ścianach, żeby uczniowie mogli sobie z tych szaf korzystać. No jesteśmy w sali sieci komputerowych. Ja tutaj z uczniami po prostu wprowadzam ich w świat sieci komputerowych. Poznają te sieci komputerowe, te sieci konfigurują, zarządzają sobie nimi, a potem, tak jak on i pozostała dwójka, zdają egzamin na 100%. Więc ja pozdrawiam serdecznie ekipie, trzem ekipom, które są w finale, życzę powodzenia. Good luck! Skoro Magda mogła się przedstawić, ja również bym chciał. Ja również uczyłem chłopaków przedmiotów zawodowych, tak samo jak Magda, szliśmy przez tą drogę razem, przygotowywaliśmy do egzaminów. Bardzo się cieszę, że chłopcy, którzy bardzo dobrze rokowali, dalej rozwijają swoje pasje, podejmują jakby rywalizację, startują w konkursach. Bardzo im kibicuję i trzymam za nich mocno kciuki. Tak trzymać, chłopaki. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w tym konkursie. Bo tak. Ale tak naprawdę to dlatego, że Magda nam kazała. Chciała, żebyśmy sprawdzili swoje umiejętności z programowania. Żebyśmy nauczyli się, jak to wygląda w prawdziwym zawodzie. Tym, który chcemy wykonywać w przyszłości. Jesteśmy szczęśliwi z czasu, który na to poświęciliśmy, przez to, jak wiele rzeczy się nauczyliśmy. Pomimo tego, że nie osiągnęliśmy jakiegoś większego sukcesu, myślę, że nie był to zmarnowany czas. Koniec. No koniec.